Jako funkcjonariusz publiczny i oficer Wojska Polskiego należałem do ograniczonej kategorii osób posiadających wiedzę o tym, co się dzieje w siłach zbrojnych. Miałem więc najlepszą możliwość działania w interesie publicznym przez zaalarmowanie o tym organów nadzorczych władzy publicznej. I to w znacznym mierze moja postawa ograniczyła negatywne skutki bezprawnych działań, które zasygnalizowałem. Brak mojej reakcji na naruszenia prawa miałby niemal tożsamy skutek z społeczeństwem. Sygnalizowanie przez pracownika sektora publicznego nielegalnego zachowania albo przestępstwa w miejscu pracy jest objęte ochroną wynikającą z prawa krajowego i wspólnotowego. Oświadczam, że od drugiego dnia po moim zasygnalizowaniu naruszeń prawa doznaję ciągłych działań odwetowych. Staram się rozmaite zarzuty, żeby uzasadnić zwolnienie mnie ze służby wojskowej, ale właściwie nie potwierdzone żadnymi faktami. Nie ma w mojej postawie żadnych cech, które przesądzałyby o mojej nieprzydatności do służby wojskowej, zwłaszcza, że nikt nie wskazał takich cech oraz ich nieuzasadnych. Jedynym faktem, na który powołuje się minister obrony narodowej, jest mój udział w posiedzeniu zespołu parlamentarnego 27 lipca 2021 roku. A więc w związku z tym pragnę wytłumaczyć, że jeżeli minister rzeczywiście poparł decyzję o zwolnieniu mnie na fakcie mojego udziału w posiedzeniu zespołu parlamentarnego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, powinienby też zweryfikować te informacje przedstawione przede mnie dotyczyły spraw o charakterze publicznym, którą jest zainteresowana opinia publiczna, i potwierdzić, czy są one prawdziwe i czy posiadały klauzulę jawności. Klauzulę tajności. Powinien ocenić, jakie były moje intencje. Mówicie, czy działali dobrej dziele, zgodnie z zasadami kodeksu honorowego żołnierza zawodowego Wojska Polskiego. Uważam, że żadna weryfikacja celowo nie miała miejsca, ponieważ słuszność moich działań jest niepodważalna w rozumieniu przepisów prawa i porządku publicznego. Każde działanie bądź zaniechanie władz w systemie demokratycznym musi być poddane ścisłej kontroli nie tylko ciał ustawodawczych, organów sądowniczych, ale także opinii publicznej. Szczególnie w sytuacji, w której łamane były prawa człowieka i konstytucyjne prawa obywatela. Przez instytucje państwowe, takim atakiem na te prawa prowadzony zakulisowo przymus szczepień, który wymusił na mnie, jako funkcjonariuszu publicznym, podjęcie odpowiednich kroków zapewniających nie tylko porządek w państwie, ale i ochronę ofiarom ataku, a także podjęcie kroków zmierzających do ukarania sprawcy. Podkreślam, że nie jest to moje przypuszczenie lub swobodna interpretacja prawa, a niepodważalna norma prawna uchwalona 26 kwietnia 2023 roku przez Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów sygnatura akt 3 PZP 6/22. Działania na podstawie zaleceń i rozporządzeń covidowych były nielegalne. Zdawałem sobie sprawę, że na żołnierzach spoczywa szczególna odpowiedzialność za to, gdzie i w jaki sposób się wypowiadają, ponieważ stanowią oni autorytet dla swoich podwładnych, jak również uczestniczą w kształtowaniu postaw za koszarami i poligonem, wpływając tym samym na świadomość społeczną. Do zasygnalizowania naruszeń prawa wydały nie media, jak zarzuca mi minister obrony narodowej, tylko Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada prawo samodzielnego ustalania stanu faktycznego i porównywania go ze stanem nakazanym przez prawo. Przedstawiłem sprawę w sposób precyzyjny, staranny i rzetelny, w oparciu o dowody, nie ujawniając żadnej informacji objętej tajemnicą. Moja wypowiedź była powściągliwa i nie służyła podgrzewaniu i tak już napiętej atmosfery społecznej, spowodowanej bezprawnymi zaleceniami i rozporządzeniami w sprawie ogłoszonego tak zwanego stanu epidemii. Moje wystąpienie miało przeciwdziałać burzeniu trwałych podstaw państwa, obronić jego ustrój oraz zagrożone grupy i jednostki. Nie było nacechowane przemocą ani nienawiścią. Było wręcz wezwaniem do zachowania zgodnego z prawem i wypełnienia moich obowiązków jako człowieka, ale też obywatela, funkcjonariusza publicznego, żołnierza, oficera i dowódcy. Byłem zobowiązany wobec sił zbrojnych do zachowania szczególnej powściągliwości oraz dyskrecji, a przełożone władze są uprawnione do wysuwania odpowiednich konsekwencji służbowych wobec działań, które ich zdaniem mogą podważać autorytet sił zbrojnych. Konsekwencje te jednak muszą wypływać z przepisów prawa i nie mogą tym bardziej godzić w istotę konstytucyjnego ustroju państwa. Zaznaczam, że przed moim publicznym wystąpieniem
wyczerpałem już jakiekolwiek inne skuteczne drogi do prowadzenia do naprawy naruszeń prawa, które miały zamiar ujawnić. To jest, złożyłem meldunek o przekroczeniu uprawnień do wyższego przełożonego, który nie zatrzymał bezprawnych działań. Następnie złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, na które otrzymałem postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Jeszcze paręnaście zdań, jakkolwiek, jeśli można, to się było wysłuchane. Tak? Ponieważ również te są, to są istotne kwestie, które przedstawiam, z kim są. Nie, oczywiście, że to istotne, ale. Ja bym miał ograniczenia czasowe, ale jeszcze krótka chwila. Generalnie poprosilibyśmy, no, wczoraj pisem przepisane, tak? Zostało, ja złożę to pismo. Odczytam, ale tylko w niezbędnym zakresie. Ale jest. Pan chce złożyć to pismo do A? Czy pan złoży to A? Tak, ja. No to poprosimy o złożenie do A. Dobrze. Wysoki sądzie, proszę jednak o możliwość wypowiedzenia się. My się zapoznamy. Jeżeli to jest na piśmie, to się z tym pismem zapoznamy, tak? Tak się da. Nie ma potrzeby wypłaszczenia. Mimo wszystko, dziękuję o umożliwienie mi zabrania głosu na sprawie. Dość istotne kwestie, omówiliśmy to wcześniej, także też weszliśmy z pewnym opóźnieniem tutaj na salę, bo człowiek tutaj gwarantuje, że mój pan nas nie mówi tego, kto to, aby przeciągnąć czas. Panie Cosie, chciałbym odczuć naszego pasażera. Konkretnie. Ta wypowiedź, którego zarobu kasacyjnego, tak? Do wolności masacji. Tak, w sensie, to jest szereg zarzutów, no właściwie wszystkich, cały skarg kasacyjny, ponieważ ta sprawa jest na tyle sformułowana w sposób ogólny, że tutaj też trudno mi odnieść się do konkretnego zarzutu w odnośnie tego, co mówi pan Szymon Fijał, więc to myślę, że nie będzie to zbyt długie wystąpienie, także prosiłbym o wysłuchanie mojego mandatu. Wysoki sądzie, jeszcze dodam, że sądy są miejscem rozwiązywania sporów prawnych i zależy mi na tym, żeby pozostawały pod publiczną kontrolą, tak jak inne instytucje publiczne. Zaznaczam, że domniemam, że wszelkie działania przeciwko mnie są jedynie usilną grupą obrony partykularnych interesów partyjnych, uniknięcia odpowiedzialności przez wysoko postawione kadry kierownicze, a poprzez nadużycie uprawnień funkcjonariuszy publicznych poszczególnych instytucji równość całkowite wyniszczenie niematerialne i psychiczne. Przedkładanie partykularnych interesów władzy ponad służbę publiczną jest wynaturzeniem demokratycznym państwie prawa. Moje publiczne wystąpienie w mundurze oficera Wojska Polskiego było manifestacją obrony najwyższych wartości i konstytucyjnego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej. W momencie, gdy partie polityczne częściowo uzależniły od siebie media i konstytucyjne organy RP, mam tu na myśli przede wszystkim niekonstytucyjnie wybraną Krajową Radę Sądownictwa oraz przybyłych z ich kierowniczych stanowisk klucza partyjnego, doszło do niespotykanego ataku na podstawowe prawa człowieka i wolności obywatelskiej. Przeprowadzono jawny przy pomocy psychomanipulacji opinii społecznej i niejednokrotnie szantażu oraz z wykorzystaniem organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego zakrojono naszą ogromną skalę akcję, która wypełniła znamiona przestępstwa opisanego w artykule 115 paragraf 20 kodeksu karnego. W konsekwencji zasygnalizowania przeze mnie tak poważnych działań i uchylnień spotkały mnie bezprawne działania odwetowe, szereg których wpisuje się zwolnienie ze służby. Doszło do nieproporcjonalnej ingerencji w moje prawa i wolności bez usankcjonowanego prawnie celu. Wyłania się w tej sytuacji ewidentny konflikt interesów, manifestujący się celowo nieprzeprowadzeniem żadnych dowodów i jednoczesną próbą uciszenia. Zwolniono mnie ze służby, pozbawiając środków do życia. W procedurze administracyjnej nie dopuszczono mnie do czynnego udziału w toku postępowania, a ostatecznie zostałem oszukany co do terminu zapoznania się z aktami i wysłany w podróż służbową do Departamentu KWMON po terminie, który przeznaczono mi na złożenie wyjaśnień do ministra. Z tego względu moje jednostki nie zostały uwzględnione. Zostałem tym samym pozbawiony możliwości obrony swoich praw. Od mojego zasygnalizowania naruszeń prawa niemal co roku, łącznie w 5 różnych miejscach,
przeszukano mnie i zatrzymano moje prywatne przedmioty. W postępowaniu karnym, po rzekomym przekroczeniu przeze mnie uprawnień, pomimo tego, że sam wiążyłem do pełnego wyjaśnienia o śmierci sprawy i składałem obszerne wyjaśnienia, moje wnioski dowodowe były odrzucane. Zawód zmienił, był ostateczny, żadnych dowodów nie przeprowadzić i po 15 miesiącach śledztwa i ponad roku od przesłania aktu oskarżenia uniewinnić mnie w pierwszej instancji wyrokiem Wojskowego Sądu Granicznego. 23 sierpnia 2023 roku natomiast Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie po moim zażaleniu na postanowienie prokuratora postanowienie nakazał przeprowadzić dochodzenie w sprawie pomówienia mnie, które mogło doprowadzić do zwolnienia mnie ze służby. Dochodzenie toczy się w wrześniu ubiegłego roku. Takie traktowanie mnie nie jest przewidziane odpowiednimi przepisami prawa i nie realizuje żadnego uprawnionego celu w postaci zapobiegania naruszeniu porządku publicznego lub ochrony praw i wolności innych osób. Wręcz przeciwnie, to ja stoję na straży tych praw, a organy państwa, moim zdaniem, starają się zapalić lub zniekształcić dowody swoich przestępstw, pewnie nie wykazując jedynie podstawy prawnej, ani faktycznej ich działań. Jako funkcjonariusz publiczny i oficer Wojska Polskiego należałem do ograniczonej kategorii osób posiadających wiedzę o tym, co się dzieje w siłach zbrojnych. Miałem więc najlepszą możliwość działania w interesie publicznym przez zaalarmowanie o tym organów nadzorczych władzy publicznej. I to w znacznej mierze moja postawa ograniczyła negatywne skutki bezprawnych działań, które zasygnalizowałem. Brak mojej reakcji na naruszenia prawa miałby niemal tożsamy skutek z społecznictwem. Sygnalizowanie przez pracownika sektora publicznego nielegalnego zachowania albo przestępstwa w miejscu pracy jest objęte ochroną wynikającą z prawa krajowego i wspólnotowego. Oświadczam, że od drugiego dnia po moim zasygnalizowaniu naruszeń prawa doznaje ciągłych działań odwetowych w myśl dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Powołuję się w tej chwili na zapisy prawa Unii Europejskiej w stosunku do państwa, które w tej sytuacji zgodnie z wyrokiem TSUE wybiera bezpośredni skutek wertykalny. Zasada bezpośredniego skutku jest kolejnym fundamentem prawa Unii Europejskiej, który jest zniszczony przez instytucje państw. Jednocześnie wnoszę do sądu o zwrócenie się do skarżącego o wyjaśnienie stanowiska byłego wiceministra MON, który podpisał decyzję o zwolnieniu mnie. W rozmowie z dziennikarzem obywatelskim w dniu 21 marca bieżącego roku pan Marcin Pociepa w odpowiedzi na pytanie o moją sprawę poświadczył, że cytuję, branie udziału w mundurze na zespole parlamentarnym to nie była apolityczność. Z tym względu musiał pojawić się rozkaz o utracie zaufania, na podstawie którego trzeba kogoś zwolnić. Koniec cytatu. Jakie ustawowe, kodeksowe lub regulaminowe przepisy definiują rozkaz o utracie zaufania? W jaki sposób naruszyłem zasadę neutralności politycznej? Uważam, że ta wypowiedź byłego wiceministra MON może być kolejnym dowodem na skrajne upartyjnienie konstytucyjnego organu państwa, co tłumaczyłoby konflikt pomiędzy moją apolityczną postawą dla dobra narodu a stanowiskiem ministra, który pozbawia mnie również konstytucyjnych praw i wolności, tym przede wszystkim dostępu do służby publicznej. Mając to wszystko na uwadze, wnioskuję o całkowite odrzucenie skargi kasacyjnej ministra obrony narodowej z powodu naruszeń przepisów prawa i konstytucyjnego porządku publicznego, zarówno w procedurze administracyjnej, jak i poza nim, oraz w celu uniknięcia dalszych nadużyć stwarzających realne zagrożenie dla konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Wnoszę o szczególnie precyzyjne rozstrzygnięcie przedstawionych zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości, ponieważ problemy te wpływają w negatywnym stopniu na porządek prawny, obronność państwa, a przez to na naszą suwerenność.